Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Czy branża transportu drogowego w Polsce jest zagrożona? Brak natychmiastowej i skutecznej reakcji rządu Ewy Kopacz, między innymi w związku z rosyjskim embargiem i pensją minimalną w Niemczech, może doprowadzić do upadku polskiego sektora transportu drogowego. Nekrolog o takiej treści ukazał się w jednym z dzienników, a zamieścił go Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Przełomu nie przyniosło wczorajsze spotkanie Ewy Kopacz z Angelą Merkel. Przedstawiciele branży transportu drogowego w Polsce podkreślają, że zgodnie z niemieckimi przepisami stawka minimalnego wynagrodzenia dla kierowcy, który przejeżdża przez terytorium naszych zachodnich sąsiadów, wynosi 8,5 euro za godzinę. Zdaniem transportowców kwota ta jest zbyt wysoka. Domagają się oni natychmiastowej reakcji polskiego rządu w tej sprawie, a także podjęcia konkretnych działań w związku z ryczałtami za nocleg kierowców w pojeździe. Niestety, jak zauważa przewodniczący Stowarzyszenia Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński, rząd Ewy Kopacz nie prowadzi jakiejkolwiek polityki gospodarczej. Co więcej, pozostawił przedsiębiorców samych sobie, traktując ich wyłącznie jako źródło podatków. Czujemy brak jakiegokolwiek wsparcia, przy czym nam nie chodzi o wsparcie finansowe. My nie wyciągamy jako branża transportu drogowego ręce po pieniądze. My jako branża transportu drogowego dostarczamy te pieniądze dla społeczeństwa. Niemniej jednak owce można strzyc, a nie zarzynać. O owce trzeba dbać. Jeżeli jest stado wilków, to trzeba tych owiec bronić przed tymi wilkami. My takiej obrony nie czujemy. Pojawiają się problemy, jak na przykład dyskryminacja ze strony władz rosyjskiej, ograniczenie przewozów, wypychanie nas z rynku wschodniego. Teraz pojawił się ten problem niemiecki. Wiedzieliśmy, że ta ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia. Tymczasem nasze służby konsularne, dyplomatyczne w ogóle nie raczyły tego zauważyć i przekazać nam do wiadomości. Ekspert poinformował, że powstał już komitet protestacyjny. W przyszłym tygodniu odbędzie się jego kolejne spotkanie. Emigracja zarobkowa, brak wykwalifikowanych pracowników technicznych, kryzys szkół zawodowych oraz zjawisko ich likwidacji. To tylko kilka podstawowych kwestii, które Oświatowa Solidarność zamierza zmienić. Związkowcy opracowują własny program reformy szkolnictwa zawodowego, a o sprawie napisał nasz dziennik. Obecnie w Polsce coraz więcej pracodawców poszukuje absolwentów zawodówek i techników niż uczelni wyższych. Zależy im na pracownikach, którzy obok teorii będą posiadali także umiejętności praktyczne. Sytuacja szkół zawodowych w naszym kraju nie wygląda najlepiej. Ilość zawodówek z początku III RP z około 3000 spadła do 1400. Uczęszcza do nich 200 tysięcy uczniów, 4 razy mniej niż 20 lat temu. To zdaniem związkowców Solidarności trzeba w jak najszybszym tempie zmienić. Projekty i pomysły dotyczące zmian, jakie miałyby się dokonać w systemie szkolnictwa zawodowego, związkowcy przedstawią do negocjacji w resorcie oświaty. Pierwszym postulatem będzie z pewnością połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Kolejnym zrównanie ilości godzin szkolnictwa zawodowego z liczbami godzin innych przedmiotów. Niezbędna jest również ogólnopolska promocja szkolnictwa zawodowego, w tym zadbanie o łatwiejszy dostęp do podjęcia praktyk w zakładach pracy oraz inwestycja w wyposażenie techniczne szkół. Dziś przypada 152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Było to zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji. Uznawane jest za największe polskie powstanie narodowe. Jako początkową datę Powstania Styczniowego przyjmuje się 22 stycznia 1863 roku. Wówczas nasiliły się rosyjskie uciski narodowe na Polaków, co uznaje się za przyczynę wybuchu powstania. Przyspieszył je także pobór ludności polskiej do rosyjskiego wojska. W tym czasie stoczono szereg bitew na terenie całego kraju. Powstanie rozwijało się też na obszarach Litwy i Rusi, dochodząc nawet do rejonu Witebska. Doktor Marcin Paluch, historyk, zwraca uwagę, że główne zadania powstania były ustanowione już w lipcu 1862 roku poprzez manifestacje na terenie Warszawy tłumione przez Imperium Rosyjskie. Chciano odzyskać niepodległość w formie powstania zbrojnego w granicach z roku 1771.
Oczywiście są to plany bardzo górnolotne, ale niestety nierealne. Powstanie musiałoby posiadać wsparcie ze strony państw nam przychylnych, tak jak Francji, przypuśćmy, i ogromnego zaplecza militarnego. A trzeba też powiedzieć, że rok 1863 to rok praktycznie przezbrajania armii światowych. A więc często jest tak, że można to porównać na podstawie wojny secesyjnej. W czasie wojny secesyjnej Amerykanie już mają broń powtarzalną, a u nas powstańcy walczą jeszcze kosami. Powstanie styczniowe objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Białoruś, Litwę, a także część Ukrainy. Ważną rolę odegrał Romuald Traugut, jeden z dowódców powstania, który do końca walczył o niepodległość. Znaczna przewaga wojsk rosyjskich spowodowała, że Polacy byli praktycznie bezsilni. Wielu z nich przypłaciło za to życiem. Kilkadziesiąt tysięcy zesłano na Syberię. Zesłania te prowadzone były przez carat bardzo silnie, bardzo brutalnie. Tam niejednokrotnie ginęli nasi patrioci, ale i też zasiedlali obszary syberyjskie i rozwijali tą Syberię, jak i prowadzili badania też naukowe. A więc to powstanie też doprowadziło do tego, że walka o niepodległość musi być prowadzona najpierw w formie pracy organicznej, pracy od podstaw, tak jak to robiła narodowa demokracja, i potem czekamy na zryw patriotyczny czy wojnę między wszystkimi mocarstwami albo naszymi zaborcami, takimi jak Prusy, Austria i Rosja. Powstanie zakończyło się wiosną 1864 roku. Szacuje się, że ze strony polskiej zginęło nawet 20 tysięcy żołnierzy. Z okazji 70. rocznicy utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Krakowskie Muzeum Armii Krajowej organizuje akcję zbierania pamiątek oraz wspomnień po żołnierzach wyklętych. Placówka chce je pokazać podczas lutowej wystawy Niezłomni – Historie wyklęte. W tym roku przypada 70. rocznica utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji, która kontynuowała walkę o niepodległość po przejęciu władzy w Polsce przez Sowietów. WIN stała się organizacją skupiającą liczne oddziały partyzanckie, które prowadziły zbrojną walkę z władzą ludową w latach 1945-1954. Propaganda PRL-u chciała za wszelką cenę wymazać tych ludzi ze zbiorowej pamięci, dlatego też współcześnie nazywa się ich żołnierzami wyklętymi. 24 lutego Muzeum Armii Krajowej w Krakowie otworzy wystawę czasową pod tytułem Niezłomni – Historie wyklęte. W związku z tym ogłasza zbiórkę pamiątek i wspomnień związanych z żołnierzami wyklętymi. Ta akcja to okazja do tego, aby pamiątki wyszły w końcu z ukrycia i zaczęły opowiadać swoje historie, mówi Piotr Koziarz z Krakowskiego Muzeum Armii Krajowej. Jeżeli ktoś coś wie, ma jeszcze jakieś pamiątki, albo zna osoby, które uczestniczyły w tych wydarzeniach, to żeby się do nas zgłosił, dlatego że każdy taki kontakt jest bardzo cenny. Dowiadujemy się kolejnego wycinka historii. Muzeum Armii Krajowej zbiera nie tylko rzeczy materialne, takie jak zdjęcia czy dokumenty, ale również wspomnienia. Jeżeli ktoś ma jakieś bardzo cenne informacje na temat tego, jak kształtowały się losy powojenne żołnierzy Armii Krajowej, to my mamy też taką możliwość, żeby nagrać te wspomnienia. Prowadzimy archiwum historii mówionej, więc te wspomnienia wzbogacą to archiwum, a być może też pojawią się na wystawie, dlatego że ta wystawa też będzie zawierała taką część audiowizualną. Muzeum przygotowało również konkurs dla uczniów szkół podstawowych. O szczegółach mówi Piotr Makuła. Konkurs poświęcony jest powojennym losom żołnierzy Armii Krajowej i rozgrywany jest w trzech kategoriach. W kategorii prac plastycznych, prac multimedialnych i opracowań literackich. Gorąco zachęcam do udziału. Jest to doskonała forma do upamiętnienia i przypomnienia młodemu pokoleniu o tym, co zdarzyło się 70 lat temu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Muzeum Armii Krajowej imienia generała Emila Fildorfa, pseudonim Nil. Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie wycofania ciężkiej broni ze strefy buforowej, której utworzenie w rejonie konfliktu uzgodniono jeszcze we wrześniu. To jednak nie przyczyniło się do wstrzymania ognia. W wyniku ostrzału przystanku w Doniecku zginęło od kilku do kilkunastu osób. Wciąż trwają walki o lotnisko w Doniecku. Od początku roku, po kilku tygodniach spokoju między separatystami a ukraińską armią, trwała nieustanna bitwa o lotnisko w Doniecku. Dopiero dziś ukraińscy żołnierze opuścili terminal. Mimo to walki wokół lotniska nadal trwają. Położyłam się spać w tym pokoju obok ściany. Zasnęłam. Nagle obudziło mnie wielkie bum. Później pojawiła się mgła i nic nie było widać. Wszystko było w kurzu.
Można zobaczyć, moja głowa nadal jest biała. U mnie posłuchaj, jaka głowa to? Część budynków i terytorium lotniska nadal pozostaje pod kontrolą ukraińskich żołnierzy. W ciągu ostatniej tylko doby zginęło 6 ukraińskich żołnierzy, a 16 zostało rannych i trafiło do niewoli. Sytuacja w Doniecku w dalszym ciągu jest napięta. Rano doszło tam do kolejnego ataku na cywilów. Kilkanaście osób zginęło na przystanku trolejbusowym, w który trafił pocisk. Jest także wielu rannych. Do tej pory dzielnica ta była uważana za stosunkowo bezpieczną. Mieszkańcy są zszokowani. Zginęli ludzie jadący rano do pracy. Usłyszałem wybuch i natychmiast tu przybiegłem. Zobaczyłem autobus, zniszczony samochód, który eksplodował i dużo trupów. W autobusie byli ranni, którzy prosili o pomoc. Widziałem martwych ludzi. Czego oni od nas chcą? Tymczasem w Berlinie odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji na Ukrainie. Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie wycofania ciężkiej broni ze strefy buforowej. Szef niemieckiej dyplomacji studzi jednak głowy i choć potwierdza postęp, to jego zdaniem nie jest on przełomowy. Nie byliśmy w stanie osiągnąć porozumienia w zeszłym tygodniu. Dziś wreszcie porozumieliśmy się co do tego, że linia demarkacyjna uzgodniona we wrześniu w porozumieniu z Mińska jest linią, od której teraz rozpocznie się wycofywanie ciężkiej broni. Japończycy wciąż stają przed dylematem, czy zapłacić okup terrorystom i uratować dwójkę swoich obywateli, czy pozostać krajem nieugiętym wobec gróźb. Państwo islamskie chce okup w wysokości 200 milionów dolarów, a na dostarczenie pieniędzy dżihadyści dali 72 godziny. Pozostała już niespełna 1/3 tego czasu. Władze Japonii prawdopodobnie pozostaną nieugięte wobec żądań terrorystów z państwa islamskiego, którzy żądają 200 milionów dolarów za dwóch japońskich obywateli. W trakcie tej jakże trudnej sytuacji robimy wszystko, co możliwe, by zachować zdrowy rozsądek. Japonia nie wejdzie do jaskini terroryzmu i nadal będzie uczestniczyć w wysiłkach przeciwko terroryzmowi wraz ze społecznością międzynarodową. Dżihadyści żądanie okupu przekazali za pomocą nagrania wideo, gdzie narrator mówi z wyraźnie brytyjskim akcentem i jest podobny do tego, który relacjonował działania państwa islamskiego na innych materiałach propagandowych ugrupowania. Powodem uprowadzenia miało być wspieranie przez Japończyków działań wymierzonych właśnie w państwo islamskie. Skoro rząd japoński podjął głupią decyzję o przekazaniu pieniędzy na walkę z państwem islamskim, to teraz masz 72 godziny, by wywrzeć presję na swój rząd, aby podjął mądrą decyzję. Zapłaćcie 200 milionów dolarów, aby uratować życie swoich obywateli. W przeciwnym razie ten nóż stanie się przyczyną koszmaru. Japoński rząd zapewnia, że zrobi wszystko, by uwolnić zakładników. Jednak w przypadku nieopłacenia okupu los dwóch Japończyków jest przesądzony. To zupełnie normalne i chcemy podkreślić stanowisko naszego rządu, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uwolnić dwóch naszych obywateli przetrzymywanych obecnie jako zakładnicy. Społeczeństwo japońskie solidaryzuje się z porwanymi, jednak zdania co do ewentualnego wpłacenia okupu są mocno podzielone. Nawet jeśli zgodzimy się na żądanie okupu, nie gwarantuje to bezpiecznego powrotu zakładników. Wiem, że nie powinniśmy ulegać terrorystom, ale ci dwaj mężczyźni są zakładnikami. To na pewno wspaniali ludzie. Tak myślę, gdy patrzę na ich zdjęcia w gazetach. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, że nie mamy wyboru i musimy oglądać ich śmierć. Wszyscy Japończycy zmagają się z ogromnym dylematem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy dżihadyści z sunnickiej organizacji zbrojnej Państwo Islamskie opanowali znaczne tereny w Syrii i w Iraku i utworzyli tam kalifat. Działania wymierzone w terrorystów prowadzi społeczność międzynarodowa. W Hawanie trwają kubańsko-amerykańskie negocjacje na temat wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy tymi krajami. Rozmowy rozpoczęły się od sporu o amerykańską politykę imigracyjną stosowaną wobec uciekinierów z Kuby. Negocjacje mają historyczny wymiar. W Hawanie trwa drugi ostatni dzień amerykańsko-kubańskich rozmów na temat normalizacji wzajemnych stosunków. Mowa będzie o odnowieniu stosunków dyplomatycznych, które zostały zerwane w 1961 roku. Najważniejszą kwestią, jaka zostanie dziś poruszona, będzie otworzenie ambasad w Hawanie oraz Waszyngtonie. Tymczasem wczorajsze negocjacje rozpoczęły się od sporu o tak zwaną zasadę mokra stopa, sucha stopa, która pozwala na uzyskanie azylu w Stanach Zjednoczonych wszystkim Kubańczykom, którzy dotrą na amerykańską ziemię. W opinii kubańskich władz
zasada ta promuje nielegalną imigrację. Co więcej, zachęca do niebezpiecznych wypraw przez cieśninę florycką. W uzupełnieniu do dyskusji na temat dwustronnej realizacji porozumień migracyjnych, wymieniliśmy się pomysłami i innymi aspektami bezpiecznej migracji, takimi jak przejęcie z powrotem kubańskich uciekinierów oraz monitorowanie kubańskich repatriantów. Kubański rząd podkreślił, że mimo podjętych środków i efektywnych działań podejmowanych przez oba kraje, nadal utrzymuje się zasada mokra stopa, sucha stopa. Ta polityka jest sprzeczna z brzmieniem i duchem porozumień migracji, które pozostają głównym motywatorem do nielegalnej imigracji, a także przemytu migrantów. To pierwsze spotkanie wysokiej rangi dyplomatów obu krajów od 35 lat. 17 grudnia prezydent Barack Obama ogłosił zwrot w dotychczasowej polityce izolowania Kuby przez Stany Zjednoczone. Tym samym zalecił rządowi natychmiastowe wznowienie stosunków dyplomatycznych z wyspą oraz rozluźnienie restrykcji w podróżach i eksporcie. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a kolejne wydanie informacji dnia o 16:00. Zapraszam. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dziś zarówno na południu, jak i wschodzie Europy przeważać będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu oraz śniegu. Przejaśnień niewiele, a te głównie w rejonie Wysp Brytyjskich, Niemiec oraz północnej Rosji. Termometry wskażą około 2 stopni w Berlinie oraz Warszawie, blisko 7 w Wiedniu, do 16 w Atenach. A już teraz zerknijmy na mapę Polski. Czeka nas pochmurny i deszczowy dzień. Parasole przydadzą się w większości województw. Opady deszczu prognozowane są głównie w rejonie Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny. Po południu więcej przejaśnień pojawi się na zachodzie i Pomorzu, a pozostały obszar Polski znajdzie się w zasięgu dużego zachmurzenia z opadami deszczu na południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura na plusie od 1-2 stopni na północy do 4 stopni w południowej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z północy. Ciśnienie spada, na barometrach około 1020 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia. Do zobaczenia.